Gotowanie na ekranie z babą na keto, zapraszam. Paprykę kroimy na pół, wydrążamy środek, następnie kroimy ją w drobną kosteczkę i gdy już będzie pokrojona, zabieramy się za naszego brokuła. 50 g brokuła rozrywamy na małe różyczki i drobimy tak, aby można było zrobić z niego farsz. Następnie wszystko wkładamy do miski, paprykę i brokuł, ścieramy ser i wszystko razem ze sobą mieszamy. Całość przyprawiamy solą i pieprzem. Następnie wlewamy śmietankę 30%, około 100 g. Dodajemy czosnek i całość dokładnie mieszamy. Farsz odkładamy na bok i teraz zabieramy się za naszą piers kurczaka. Nacinamy ją na środku i delikatnie po bokach, tak, żeby jej nie rozerwać od spodu. Nacinamy, nacinamy. I gdy będzie gotowa, możemy nakładać nasz farsz do środka delikatnie, tak aby nie rozerwać naszej piersi z kurczaka. Tutaj bardzo ostrożnie wykonujemy tą czynność. Będziemy potrzebowali naczynia żaroodpornego, troszkę oliwy, wkładamy nasze piersi z kurczaka i do piekarnika. Po około 40 minutach wyciągamy. Oczywiście warto kontrolować samemu, bo różne są piekarniki. My mamy gazowe, góra, dół. Gotowe, soczyste, piersi z kurczaka. Dodatkowo posypałam ostrą papryką i kurkumą, żeby nadać jeszcze takiego fajnego, ostrego smaczku. Smacznego?